Cześć, witam Was w kolejnym odcinku analizy projektowej kryptowaluty, w którym to zajmiemy się projektem Tomochain. Serdecznie zapraszam Was do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Projekt Tomochain, przedstawiciel ruchu DeFi, czyli Decentralized Finance, umożliwiający m.in. na udzielanie zabezpieczonych pożyczek dokonywanych w tokenach, tworzenie tokenów, jak również przedstawiciel ruchu Internet of Value, który polega na przechowywaniu cyfrowych zasobów na zweryfikowany sposób na blockchainie. Tomochain również jest jako fork platformy Ethereum, wspiera całą infrastrukturę zdecentralizowanych aplikacji i smart kontraktów, które są właśnie uruchamiane na EVM-ie, czyli na Ethereum Virtual Machine. Sprawdźmy, co Tomochain ciekawego nam pokaże od strony zakresu prac deweloperskich. Już on jest w fazie rozwoju cały czas. W zakładce Code Progress na portalu CoinPaprika nic tutaj ciekawego nie zobaczymy. Pewnie wynika to z podpiętego złego repozytorium tutaj skryptu, dlatego przejdziemy sobie od razu do GitHuba. Tutaj widok organizacji Tomochain, organizacja zweryfikowana po stronie GitHuba. Kilka istotnych repozytoriów przypiętych przez organizację, jest ich 6, łącznie wszystkich mamy aż 73. Główne repozytoria widoczne tutaj na ekranie, przede wszystkim Tomochain, czyli cała logika funkcjonowania blockchainu. Widzimy, że jest on właśnie tutaj forkiem projektu Ethereum. Ciekawe również TomoX, czyli SDK do budowania zdecentralizowanej giełdy na protokole właśnie TomoX, który również jest stworzony w projektu Tomochain. Przejdźmy sobie do repozytorium. Tutaj pokaźna liczba commitów. Tomochain oczywiście również napisany w języku Go, podobnie jak Ethereum. Także oczywiście o ile ma być bardziej wydajny od swojego źródłowego projektu, czyli Ethereum, to jest to jak najbardziej dobry wybór. Zakładka Issues. I widzimy ładnie labelowane konkretne issue. Uwagę zwraca brak dyskusji w związku z konkretnym tutaj zgłoszonym issue. Ciekawe również w tym projekcie jest to, iż mamy do wglądu milestony. Te oczywiście są swego rodzaju wyznacznikami postępu prac. Są to takie kamienie milowe, które osoby odpowiedzialne za prowadzenie projektu wyznaczają jako poszczególne etapy umożliwiające weryfikację pracy. I tutaj ładnie to jest pogrupowane. Widzimy, które issue muszą zostać zamknięte przez zespół, aby dany milestone został osiągnięty. I co ciekawe, tutaj w tym przypadku również mamy odzwierciedlenie tego, jeśli chodzi o roadmapę projektu na stronie głównej tego projektu. Widzimy właśnie TomoX wersja 0.1, czas i zespół wyznaczył sobie na zrealizowanie tego milestone'a to 31 października. I tutaj takie podejście bardzo ułatwia analizę pracy tego zespołu. Doskonale wiemy, czy mają oni jakieś opóźnienia, czy szczególne issue są sukcesywnie zamykane, czy oczywiście prowadzi to do osiągnięcia założonego celu po danym czasie. Zakładka pull request, tutaj 9 otwartych na chwilę obecną, większość z nich gotowa do dołączenia do głównej gałęzi kodu. Zakładka projects również jest prowadzona, także należy ten projekt pochwalić za właśnie zaangażowanie
w pracy, które pozwalają na weryfikację osiągnięć tego zespołu. Możemy sobie przeglądać, co jeszcze mają do zrobienia, na czym aktualnie pracują, co zostało wykonane w ramach właśnie konkretnego projektu, tutaj w tym przypadku protokołu TOMO X. Analogicznie odnośnie projektu TOMO Swap. Zakładka wiki. Na tę chwilę nic tutaj tak naprawdę nie. Niestety projekt ten nie posiada programu Bug Bounty, nie posiada żadnych informacji odnośnie polityki zarządzania błędami, polityki zarządzania podatnościami oraz ich ujawniania. Posiada Bounty program na stronie głównej projektu. Jest to po prostu zwykły Bounty program, który nagradza społeczność za konkretne działania, a to informacji o sprawach związanych z bezpieczeństwem tego projektu. Zakładka Insights, widok z ostatniego miesiąca. Widzimy, że zostały wydane dwie wersje release, zmerdżowanych 46 pull requestów, 3 zgłoszone nowe, 34 zamknięte issue i 13 nowo zgłoszonych. Także postęp pracy oczywiście jak najbardziej tutaj widać. I jak na tę chwilę idzie to zgodnie z kierunkiem, należy śledzić, czy właśnie zespół w miarę wylega się w czasie podanym na roadmapie, co pozwala weryfikować właśnie poprzez zakładkę Projects, czy poprzez właśnie milestone'y umieszczone zgodnie z issue. Projekt Tomo Chain, co ciekawe, posiada również swój własny tag na serwisie Stack Overflow. Co prawda na chwilę obecną mamy tu jedynie 3 pytania, z czego 2 nie zostały w żaden sposób skomentowane przez społeczność. Tak jak na projekt, który jest w fazie rozwoju i który wydaje dopiero SDK. Myślę, że na tę chwilę możemy na to przymknąć oko. Tomo Chain również występuje w serwisie Travis Continuous Integration. Także tutaj również mamy możliwość sprawdzenia, czy te właśnie osiągnięte milestone'y i wykonane projekty w ramach tworzenia konkretnych produktów organizacji poprawnie się budują i czy mogą zostać wydane wersje dostępne szerszej społeczności. Także z mojej strony na tę chwilę, jeśli chodzi o projekt Tomo Chain, to wszystko. Jeśli macie jakieś pytania, serdecznie zapraszam do zadania ich w komentarzach. Oczywiście dużym plusem tego projektu jest kompatybilność z rozwiązaniami już obecnie występującymi na platformie Ethereum. Duże znaczenie moim zdaniem tego projektu będzie miała właśnie praca z tym projektem i ewentualne przekonanie nowych deweloperów tworzących nowe swoje projekty, aby właśnie oprzeć ich o infrastrukturę Tomo Chain. Serdecznie zapraszam również wszystkich na pozostałe kanały naszej społeczności. Zacznę tutaj na ekranie. Dziękuję, cześć.